Radiogol.pl. Koszykówka to nie jest sport dla mięczaków. My o tym doskonale wiemy, dlatego w magazynie Pick and Roll omawiamy wszystkie jej elementy. Tylko u nas NBA, Energa Basket Liga, reprezentacja, a nawet NCAA. Bartłomiej Misztal zaprasza w każdą sobotę na godzinę 12. Radiogol.pl. W drodze po emocje. Nie lubisz słuchać Radia Gol w przeglądarce? Pobierz darmową aplikację Mixler na urządzenia mobilne. Możliwość pracy w tle, szybkie działanie i powiadomienia o transmisjach. Będziemy z Tobą tam, gdzie Twój telefon. Dodaj nas do ulubionych i bądź na bieżąco. Aplikacja dostępna w sklepie iTunes i sklepie Android. Radio Gol. W drodze po emocje. Partnerami relacji są portal Tak się gra i portal meczyki.pl. Radio Gol. W drodze po emocje. Wstajemy! Sportowy poranek. Dzień dobry, witamy. 10.30 na zegarach, słuchacie kanału pierwszego Radia Gol. Mamy sobotę, 7 dzień grudnia 2019 roku, a to oznacza jedno. Zaczynamy dzisiejsze wydanie sportowego poranka, dzisiaj w składzie. Piotr Tomalski, dzień dobry. Maciej Piotrowski, pojawi się też w dalszej części naszej audycji Michał Rawa i w tym składzie sobie będziemy tak siedzieć i gaworzyć o różnych sprawach aż do godziny 12. Jeśli spojrzymy na rozkład zajęć na dzisiaj, to zaczynamy tradycyjnie od kalendarium i prasóweczki. O 10.50 dwójka gości: Bartek Szymański z PS Talent Akademii Łódź oraz Bartek Płonka, Akademia Piłkarska Ziomki Rzeszów i SMS Rzeszów. Będziemy mówić o szkoleniu młodzieży, jak prezentujemy się na tle na przykład świata i jak się okazuje nasi koledzy, bowiem już uprzedzając fakty, powiedzmy, że ta rozmowa była nagrywana ciut wcześniej, powiedzieli, że polska młodzież aż tak bardzo od tej zagranicznej nie została w tyle, ale rozmowa na pewno bardzo inspirująca, którą warto sobie posłuchać. Natomiast chwilę po chłopakach, mniej więcej o godzinie 11.35, porozmawiamy sobie z Justyną Żółkiewską, która bardzo dobrze zna się na biathlonie, można powiedzieć, tak dobrze jak nikt inny. Porozmawiamy sobie o Polkach w tym sezonie, o nowym trenerze Michaelu Grajsie i o tym, czego w zasadzie możemy się spodziewać po trwającym już od kilku dni sezonu biathlonowego Pucharu Świata. A na sam koniec tradycyjnie taki nasz kącik historyczny, tyle było dni. Dzisiaj zajmiemy się spotkaniem Wisły z Barceloną. Pamiętamy 2008 rok, mecz przy Raymonta, ale to dopiero za nieco ponad godzinę. Zaczynamy od kalendarium. Powiedzmy, któż to urodził się 7 dnia grudnia w poszczególnych latach. No, 1979, Marian Kelemen. Chyba doskonale znany polskim kibicom bramkarz Jagiellonia Białystok jeszcze w swego czasu. Jeżeli mnie nie myli pamięć, też Śląsk Wrocław. Było kilka takich drużyn, które zatrudniały Mariana Kelemena i który zawsze dawał z siebie 200 albo nawet i 300% normy. Rok po nim urodził się Johnny Terry, znany nie tylko z tego, że jest genialnym środkowym obrońcą, teraz już trenerem, ale również z jego różnych ekscesów erotycznych, choć o tak młodej porze chyba nie powinniśmy o takich rzeczach mówić. Ale wiesz co, miałem takie przeczucie, że o tym wspomnisz, nie wiem dlaczego, ale... No, to jest bardzo charakterystyczna rzecz, jeżeli chodzi o postać Johna Terry'ego, tak? Tak samo jak i finał Ligi Mistrzów w roku 2008 na Łużnikach, gdzie, jak się nie mylę, nie trafił tego decydującego, tego ważnego karnego. Później po kilku latach udało się mu w końcu razem z Chelsea zdobyć tą upragnioną Ligę Mistrzów. 4 lata później, czyli 35 lat temu, urodził się jedyny Polak w Formule 1, jedyny Polak, który wygrał wyścig Formuły 1, a więc Robert Kubica, który powrócił do Formuły na rok po bardzo poważnej kontuzji, po bardzo poważnym wypadku. Nie będę po raz kolejny mówił, czy powinien wracać, czy nie, czy to była głupota, czy nie, bo większość osób, która
wie, jak się wypowiadam o formule, znam moje zdanie. Wszystkiego najlepszego dla naszego ostatniego, jak na razie, kierowcy Formuły 1. W 1985 urodził się również Alisson Cerutti, wicemistrz olimpijski z Londynu, mistrz z Rio, dwukrotny mistrz świata w siatkówce plażowej. Także już troszeczkę tych różnych, różnistych tytułów udało mu się zdobyć. W 1990 roku Dawid Goffin, a więc tenisista, urodzony już, dobrze liczę, to będzie 29 lat temu, bardzo, przepraszam, bardzo długi okres czasu. Tak, oprócz 29 lat chciałeś powiedzieć, że Goffin już jest starym zawodnikiem? No, na pewno nie jest już najmłodszy i powolutku też zbliża się już do tego okresu, gdzie tak powolutku trzeba będzie wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. 29 lat też dzisiaj kończy młodsza z sióstr Radwańskich, a więc Urszula Radwańska, która, no nie wiem, jak się toczą jej obecne losy, bo bardzo dawno nie śledziłem tego, co się dzieje z naszą tenisistką. No i dzisiaj też 27 urodziny Nejaka Desmana, a więc słoweńskiego skoczka. Tak mi się wydaje, że jeżeli chodzi o te sportowe kalendarium, to tak wystarczająco dużo, choć wydaje mi się, że gdybyśmy tak głębiej poszukali, pokopali, to może, nie wiem, dzisiaj rocznica byłaby śmierci, dajmy na to, Teda Bundy'ego, czyli seryjnego mordercy, albo, nie wiem, jakiegoś polityka, jakiegoś lekarza, jakichś takich znanych osób mniej lub bardziej związanych ze sportem. No ale wydaje mi się, że to kalendarium powinniśmy w ten oto sposób, szanowni państwo, zamknąć. A skoro mowa o kalendarium i kiedy dokładnie przejrzymy sobie kalendarz, to dostrzeżemy, że do Wigilii pozostało już 17 dni, a Wigilia, jak doskonale wiemy, jest początkiem Świąt Bożego Narodzenia. O Boże, właśnie przejrzałem, szanowni państwo, co działo się 7 grudnia. No co się działo? W roku 70 premierę miał, 73, przepraszam, premierę miał film Chłopi. Także na podstawie, bardzo niezły film, choć wolę osobiście książkę. No i też w połączeniu też z wczorajszymi wydarzeniami, dzisiaj premierę miał chyba najbardziej cringe'owy, najbardziej żałosny nawet, tak można rzec, film komediowy, czyli Gulcza za jak myślisz, który bazował przede wszystkim postaciowo na osobach, które wystąpiły w pierwszej edycji Big Brothera. Wczoraj zresztą też mieliśmy bardzo nieprzyjemną wiadomość o śmierci jednego z uczestników, byłego posła, byłego strażnika miejskiego, który wtargnął na przejazd kolejowy i zderzył się z pociągiem. Nie będę już tutaj się rozwijał, bo wczoraj wszystkie polskie media o tym trąbiły od rana do nocy. Ale sam film Gulcza za jak myślisz, szanowni państwo, no raczej do tych najwspanialszych filmów jednak nie należał. A ja cię zaskoczę i powiem ci, że chyba nawet tego filmu nie widziałem, bo go kompletnie ja widziałem go nie kojarzę. Raz, kiedyś go nawet poważałem i uważałem, że to fajny film. Nawet nie wiesz, aż jak sobie obejrzę. O, dzisiaj jeszcze z takich sportowych person Zdzisław Kapka, a więc medalista olimpijski, szanowni państwo, urodzony w Krakowie, reprezentant Polski, 14-krotny reprezentant Polski, jedna bramka w meczu towarzyskim w La Paz przeciwko Boliwii w 77, ale też no, jedyny występ w meczu finałowym Mistrzostw Świata w RFN, gdzie Polacy zajęli trzecie miejsce, czyli srebrny medal. Tak to, drodzy państwo, wygląda oczywiście. I zagrał te 17, może troszeczkę więcej, minut wychowanek Wisły Kraków. Były zawodnik też Wisły przez długie lata, od 71 do 83. 3 lata również zawodnik drużyny amerykańskiej futsalowej Pittsburgh Spirit. Także no, troszeczkę tych rzeczy miał już na swoim koncie tenże. A właśnie pan, ja jeszcze tak będę przeglądał, drodzy państwo, tą listę, czy nie znajdzie się tutaj również jakiś ciekawy zawodnik, którego my bądź państwo możecie kojarzyć. Dobrze, to ty sobie
tutaj szukaj różnych ciekawych informacji, ja natomiast powiem, o czym pisały media internetowe, jeśli chodzi o sport w zeszłym tygodniu. Oczywiście wyszukaliśmy dla was takie perełki, takie nieoczywistości. Już tutaj wspomniałem, że 17 dni pozostało do Wigilii, zarazem początku Świąt Bożego Narodzenia, ale jak się okazuje, nie wszyscy tego dnia mają wolny. Na przykład zaplanowana jest na dzień Świąt Bożego Narodzenia kolejka siatkarskiej Serie A. Między innymi... Jeden mecz, chyba jeden konkretny mecz. Tak, bo ekipa wszystkie inne mecze miały się odbyć w drugi dzień świąt, ale został ten jeden jedyny przeniesiony. No i tutaj zawodnik Ravenny Davide Saita, jest to rozgrywający, więc można powiedzieć, że rozgrywający jest mózgiem gry, jeśli chodzi o cały zespół siatkarski. No akurat nie zgadza się z tym, nie może się z tym pogodzić, że akurat ich mecz będzie rozgrywany w czasie, który każdy chce spędzić z rodziną, w gronie najbliższych i przy okazji święta też są po to, żeby odpocząć, nie oszukujmy się. No i do dosyć nietypowej instancji, jeśli chodzi o sport, właśnie ten zawodnik się odwołał. O interwencję w tej sprawie poprosił samego papieża Franciszka. Wystosował do niego odpowiedni list, w którym apeluje o przełożenie terminu meczu Serie A. Tak jestem w sumie ciekaw, jak zakończy się ta historia, czy papież Franciszek, oczywiście bardzo poważana persona na całym świecie, czy... czy akurat będzie w stanie, nie wiem, wnieść swoje wiano, jeśli chodzi o rozwiązanie tej sytuacji? Jeśli chodzi o Włochy, odnoszę wrażenie, że tak. Powiem tak, jeżeli ten list rzeczywiście dotrze do papieża, wydaje mi się, że papież powinien zainterweniować w tej sytuacji, tym bardziej, że jeżeli przyjrzymy się treści tego listu, to w jaki sposób... siatkarz Ravenny zwraca się do Ojca Świętego i opisuje całą swoją historię. Na pewno to zwraca uwagę, bo tutaj mówi, że poznał swoją żonę podczas Światowych Dni Młodzieży, później pojechał już na te nasze, polskie Światowe Dni Młodzieży, krakowskie już jako małżeństwo razem z żoną. Też miał ogromne problemy, jeżeli to można nazwać problemem, ogromne tragedie rodzinne również związane z posiadaniem, to znaczy z chęcią posiadania dzieci, więc ostatecznie tak opisana historia, taka z jednej strony bardzo radosna, z drugiej smutna, na pewno, jeżeli tylko dotrze to do papieża, to na pewno będzie to przez papieża na pewno rozpatrzone pozytywnie. Tylko musi najpierw oczywiście dotrzeć do papieża Franciszka ten list. Ale pozostajemy we włoskim klimacie. Zlatan Ibrahimowicz versus Marco Materazzi. Po latach można powiedzieć dosyć nietypowe wyznanie szwedzkiego znakomitego Zlatana, który stwierdził, że zawsze marzył o tym, żeby go wreszcie sfaulować. Czekał na to aż 4 lata, więc Marco Materazzi doczekał się słodkiej zemsty ze strony Szweda, jednakże nie wiem, czy Zlatan zrobił w tym wypadku dobrze, chwaląc się w ogóle tego typu planami, tego typu zamierzeniami. Jak to oceniasz? Powiem tyle. Zlatan to jest Zlatan. Nie można po prostu tego człowieka w jakikolwiek sposób oceniać, bo to jest po prostu Zlatan. To jest inny styl myślenia, to jest inny styl życia. To nie jest Szwed, to jest prawdziwy Bałkańczyk, taki z krwi i kości. Impulsywny, krewki, który zawsze walczy o swoje i nie lubi, jak ktoś mu się sprzeciwia. Wiesz, co mi się teraz nasunęło na myśl? Cytat z Tomasza Hajty, typowy Jugol. No, typowy Jugol, ale na pewno nie spowodował wypadku, w którym śmierć poniosła jakaś osoba, także nie wymieniałbym tutaj jakichkolwiek słów tego pana, o którym przed momentem wspomniałeś, tak żeby miło oczywiście zacząć poranek. Ale wracając do samego Zlatana, Zlatan to jest na tyle specyficzna persona, że po prostu nie dziwi mnie to, że powiedział coś takiego. Nie dziwi mnie to, że czekał, że był po prostu jak myśliwy, który wyszukuje ofiary, która mu kiedyś znalazła za skórę i po prostu czeka, aby ją dopaść. No i go dopadł w końcu. Zresztą Marco Materazzi też nie należał do takich najprzyjemniejszych ludzi na świecie. Jak dobrze wiemy, jak się po prostu Materazzi zachowywał na boisku. Także wydaje mi się, że w końcu sprawiedliwości stało się zadość. Materazzi dostał to, na co zasłużył. Niezależnie od tego, czy
Zlatan powinien o tym mówić, czy nie, to jednak mi tam troszeczkę w tym serduszku tak cieplej się robi, kiedy sprawiedliwości staje się zadość. Nawet tak brutalnie. A skoro ci się zrobiło cieplej, to ja cię nieco ochłodzę, bo powiemy o skokach narciarskich, czyli dyscyplinie bardzo bliską, szczególnie mojemu sercu. I takie dwa newsiki. Pierwszy dotyczący aktualnego weekendu, a więc to, co wczoraj obserwujemy na skoczni w Niżnym Tagile, na skoczni notabene, która się nazywa Bocian. Mam nadzieję, że dzisiaj wiecznej loterii, takiej jak wczoraj podczas kwalifikacji, nie będzie, chociaż prognozy pogody na dzisiaj nie są bardzo optymistyczne, ale o tym no zresztą też wczorajszy, wczorajszy po prostu rozrzut między skokami Kamila Stocha na treningu. 142, 104, a w kwalifikacjach 126,5. No właśnie, przecież to jest nieprawdopodobne, że mistrz olimpijski ma aż taki rozrzut, jeżeli chodzi o... A ja powiem więcej, że skoro dochodzi do takiej sytuacji, gdzie Timmy Zajc, zawodnik, który bardzo dobrze się prezentuje na początku tego sezonu, nawet nie kwalifikuje się do konkursu, no to już o czym się powinno świadczyć, a szczególnie kiedy ledwo łapie się do tego konkursu Ryoyu Kobayashi, a więc dominator, który w tym sezonie, co prawda, aż tak mocno już nie jest, ale no nadal prezentuje dosyć stabilną i przyzwoitą dyspozycję. Dobrze, ale jeden z Norwegów nie dojechał, Thomas Arken Markeng, a to dlatego, że w zasadzie wszystko było dobrze. Doleciał sobie do Rosji, wysiadł z samolotu, ale jak się okazało przy odprawie, nie miał ważnej wizy. I co mu powiedzieli Rosjanie? Das Widania, wracaj sobie do Oslo. Say goodbye. Dokładnie, no ale cóż, tak. Jeżeli ktoś przyjeżdża do Rosji. To nie jest jakikolwiek inny kraj. To nie jest Polska, Słowacja, Czechy, tylko przyjeżdża do Rosji. I w Rosji musi być wszystko na tip-top, żeby w ogóle tam wjechać. No przecież ja się akurat nie dziwię, że został odesłany, bo Rosjanie na tyle są akurat rygorystyczni w tego typu kwestiach, że po prostu no, nie wpuściliby Norwega. No. I z jego własnej głupoty po prostu nie mógł wjechać do Norwegii, tylko Norweg nie mógł wjechać do Rosji. No i teraz tak na szybko jeszcze ostatnia z informacji, którą mamy przygotowaną w dzisiejszej prasówce a propos skoków narciarskich, Klingenthal. Tam teoretycznie zawody mają się odbyć za tydzień. Organizatorzy zapowiadają, że się mimo wszystko odbędą, a kibice wcale nie są tacy tego pewni. A to dlatego, że pewnej nocy w ostatnim tygodniu na parkingu, gdzie był gromadzony śnieg, który miał się pojawić na skoczni w Klingenthal. Oczywiście, jeśli chodzi o pogodę w Niemczech, w tym momencie jest ona dosyć zbliżona do tego, co możemy zobaczyć za naszymi oknami w Polsce, więc trochę jesieni, trochę wiosny i tak na przemian, ale na pewno nie jest to zima. No i pewien kierowca pewnej nocy sobie wjechał na ten parking, gdzie gromadzony był śnieg i sobie urządził swoisty rajd. Jeździł, bawił się w zasadzie na śniegu, wykręcał może piruety swoim pięknym samochodem. To było, drodzy państwo, prawdziwe Tour de Ski. To było prawdziwe Tour de Ski, zgadzam się z tobą, a w zasadzie slalom gigant. A może był ten kierowca na gigancie, w to akurat nie wnikamy. No ale oczywiście... Ale raczej na bombie. Ten kierowca zepsuł, krótko mówiąc, to, co organizatorzy szykowali, bo śnieg zmieszany z piachem i z innymi elementami podłoża i jego opony jednocześnie już nie nadaje się do użytkowania, ale podobno organizatorzy uspokajają, mamy jeszcze więcej tego śniegu. Pytanie, czy tego śniegu wystarczy, żeby rozłożyć go na całej długości buli ze skoku. Wtedy najwyżej, drodzy państwo, zrobimy coś zupełnie innego, czyli zrobimy letnie Grand Prix w środku zimy. To byłoby, drodzy państwo, bardzo ciekawe. Ja sobie jeszcze tak przejrzałem właśnie te wszystkie, że tak to na... O, bardzo ciekawy zawodnik, drodzy państwo, dzisiaj ma urodziny. Chris Wood. Pewnie większość z państwa nie kojarzy tego zawodnika, ale swego czasu grał w barażach do Premier League i to jest taki legendarny wręcz filmik, gdzie on jako zawodnik Leicester City nie strzelił rzutu karnego obronionego przez Manuela Almunię. Odbita ta piłka powędrowała na połowę jego rywala, nie pamiętam już, cóż to była za drużyna, z którą Leicester wtedy rywalizowało, i zdobili gola, i z całkowicie odmiennej sytuacji, gdzie Leicester awansowałoby do kolejnej chyba fazy eliminacji, jeszcze do kolejnej fazy baraży, no to po prostu wylecieli z tych baraży przez jego nietrafiony rzut karny. Także
tu można odhaczyć pana Christophera Chrisa Granta Wooda, nowozelandzkiego piłkarza, innym jeszcze piłkarzem, który również dzisiaj ma urodziny. Jeden z talentów, można to tak nazwać, jeden z talentów, przynajmniej w grach w FIFA, w nie Pro Evolution Soccer, tylko oczywiście w Football Managerze, a więc Santiago Mina. Mina, hiszpański napastnik, rocznik 95, czy jak dobrze liczę, dziś na dzień 24 lata. 24 lata, przez większość swojej kariery grał w Celcie od 2012. A o nim co powiesz, że jest młody, czy już jednak w bardziej podeszłym wieku? Bo to ta jest, odpowiedź to jest dla mnie w tym momencie bardzo kluczowa. Nie pytaj dlaczego. Bo tyle lat masz, sam masz tyle lat. To jest akurat dobry wiek dla piłkarza, bo tutaj osiąga już ten swój szczyt, z którego albo będzie się utrzymywał na tym szczycie, może tak z takimi delikatnymi podskokami, albo zacznie zjeżdżać w dół. Także tu musi, że tak powiem, tu musi ten chłopak, że tak powiem, akurat już zacząć pracować coraz mocniej, jeżeli chce grać no więcej, bo on w tym roku, w lipcu tego roku trafił do Celty i od tego momentu nie gra. Grał przez 4 lata w Walencji, 29 goli, to jest niezły wynik, ale nie w 117 spotkaniach, jednak jak na napastnika oczekujemy troszeczkę więcej. No i też puszczę oczko w kierunku osób interesujących się parasportem, a więc wrestlingiem. Dzisiaj urodziny obchodzi Jonathan Good, znany jako Dean Ambrose, także fani wrestlingu, fani WWE na pewno też będą mogli się ucieszyć i uśmiechnąć i może życzyć mu nawet wszystkiego najlepszego i pasekstowskiego, jeżeli dalej walczy w wrestlingu, bo tak dawno wrestlingu już nie oglądam, że nie wiem, co tam się mogło dziać. Dobrze, to życzymy wszystkim wszystkiego najlepszego, państwu również. Teraz dosłownie 5 sekund przerwy i wracamy do was. Pogoda. I już przechodzimy właśnie do pogody. Słynne słowa pogoda już wybrzmiały na naszej antenie, a to oznacza, że będziemy mówić, co dzisiaj w naszym pięknym i cudownym kraju dziać się będzie. A dziać się będzie niestety nie najlepiej. Wszędzie szaro, buro i ponuro, wszędzie zimno, wszędzie silne podmuchy wiatru, wszędzie krótko deszcz. Mówiąc, jak w Kieleckim. Tak, będzie jak w Kieleckim i temperatury też niezachwycające. Od 2 stopni w Suwałkach, przez 5 w centrum kraju, jeszcze 4 na Podkarpaciu. Tak, najcieplejszym dzisiaj obszarem jest Pomorze Zachodnie oraz województwo lubuskie, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, tam po 8 stopni. Jeszcze nie będzie najgorzej we Wrocławiu i na całym Dolnym Śląsku. Tam też temperatury wahające się od 6 do 8 stopni. Ale uwaga, pojawiły się alerty szczególnie dla województwa pomorskiego, jeśli chodzi o silny wiatr i jeśli chodzi o Małopolskę, uwaga na marznące opady. Może być na drogach ślisko, ostrzegają zarówno drogowcy, jak i służby meteorologiczne. I tu na razie stawiamy kropkę, jeśli chodzi o prognozę pogody, a już za chwilę nagrana przeze mnie i Michała Rawę rozmowa właśnie o szkoleniu młodzieży. Bartek Szymański i Bartek Płonka byli naszymi gośćmi, więc teraz zostawiamy was w tym zacnym gronie i zainspirujcie się tą rozmową, tak jak my się zainspirowaliśmy kilka dni temu. Ciekawe rozmowy. Tematy nieporuszane nigdzie indziej, osobistości świata sportu, znani dziennikarze, niezwykli sportowcy, wyjątkowe reportaże, autorska audycja. Pismak. W czwartki o 18 na antenie radiogol.pl. Zapraszam, Jakub Balcerski. Sobotni poranek rozkręca się w najlepsze. Było killerów dwóch, teraz będzie na naszej antenie Bartków dwóch. Bartek Szymański, BS Talent Akademii Łódź oraz Bartek Płonka z Akademii Piłkarskiej Ziomki Rzeszów i jednocześnie ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie. Witam was, panowie. Witamy. Witam, dzień dobry.
No i o czym będziemy mówić? Skoro trafili się dwaj trenerzy z akademii piłkarskich, będziemy mówić oczywiście o szkoleniu młodzieży, jak to wygląda w naszym kraju, jak to wygląda również na świecie. I zaczynamy może od mojego łódzkiego kolegi Bartka Szymańskiego. Bartku, drogi, ty trenujesz dzieciaki. W ogóle jak się pracuje z tak młodymi osobami? Powiedzmy, że jest to grupa 5-11, dobrze pamiętam? Znaczy, tak, przede wszystkim no, tutaj mamy kilka grup, bo to jest niemożliwością, żeby dzieciaki w wieku 5 lat trenowały razem z tymi, które mają lat 11. Od września ruszyliśmy z nowym projektem w Łodzi ze swoją akademią i zgadza się, że te najmłodsze grupy gdzieś tam oscylują w wieku 4-5 lat. Natomiast najstarsza to jest kategoria Orlik, zgodnie z naszą unifikacją PZPN-u, więc dzieciaki mają 9-10 lat. I jak się pracuje? No na pewno różnie. To mogłoby się wydawać, że 4-5 lat to nie jest duża różnica, ale tak naprawdę różni się to diametralnie. I tutaj temat na pewno na gdzieś tam na jakąś dłuższą wypowiedź, ale mogę dać taki przykład, że w naszej najmłodszej grupie, która nazywa się Bambini, to są dzieciaki w wieku 4 lat, czasami nawet 3, i ta grupa jeszcze trenuje czasami nawet z czynnym udziałem rodzica. Więc oprócz tego, że trenują dzieciaki, żeby one się na boisku czuły dobrze, żeby się zaznajamiały z piłką, z kolegami, z innymi, to ta obecność rodzica sprawia, że czują się dużo pewniej i chętniej przychodzą na treningi. Dopiero po jakimś tam czasie, najczęściej gdzieś tam w wieku 4,5-5 lat, są w stanie już trenować z pełnym zaangażowaniem samodzielnie. No wiadomo, że grupa ta najstarsza u nas jest 10-11 lat, to już są chłopcy w pewien sposób ukształtowani i przede wszystkim też mentalnie, więc z nimi się pracuje w zupełnie inny sposób. Jeszcze chłopaki, powiedzcie, jakie macie kategorie trenerskie? Bartek Płonka może najpierw. No obecnie jestem trenerem z licencją grassroots, natomiast w trakcie robienia kursu UEFA B tak wygląda moja, jak pytasz, licencja trenerska. Oprócz tego także już od wielu lat instruktor piłki nożnej, ale teraz są no, różne wymagania, coraz większe. Tutaj papier UEFA-owski bardziej uprawnia do większości rzeczy. Ta licencja instruktora piłki nożnej, ona niewiele daje, ale też ją posiadam. Mhm. Bartek Szymański? No to u mnie jest podobnie. Też kategoria okay. UEFA-C. Ale wyjaśnijcie może pokrótce, czym są w ogóle te kategorie B, C, bo myślę, że dla takiego zwykłego słuchacza jest to często czarna magia. Jeżeli chodzi o te wszystkie poziomy, grassroots C to jest prawie poziom najniższy, mówię prawie, bo jeszcze jest grassroots D, natomiast tego praktycznie nikt nie robi. Grassroots C to jest licencja, która uprawnia, tak najprościej mogę tłumaczyć, uprawnia mnie do prowadzenia drużyny w lidze do piłki 9-osobowej. Już 11 prowadzić nie mogę, no chyba że w B-klasie albo w A-klasie, no ale mówimy o młodzieży. Dopiero z licencją UEFA B mogę prowadzić zespoły w systemie 1+10, czyli 11. No potem mam UEFA A i UEFA Pro, no to UEFA Pro to już jest licencja tych trenerów, którzy pracują w Ekstraklasie na tym najwyższym poziomie, ale myślę, że dla takiego idą takie czasy po prostu, że dla przeciętnego trenera UEFA B to już jest, że tak powiem, minimum, bo są certyfikacje, gwiazdki, o tego może jeszcze dzisiaj przejdziemy, to jest temat skomplikowany, ale co najważniejsze, jeżeli chcesz prowadzić już trampkarza, czyli jak mówiłem, chłopców w piłce 11-osobowej, musisz mieć UEFA B. Okej, okay. Zaczynając od Bartka Szymańskiego, specyfika pracy z młodymi chłopcami to jest zupełnie co innego, o czym już mówiłeś, niż z 12-latkami na przykład. Czy rozmawiasz, nie wiem, z kolegami z zagranicy na przykład, czy ten poziom i sposób, w jaki trenujecie te najmłodsze grupy, czyli na przykład 5-latków, 6-latków, różni się od tego na zachodzie, czy tutaj nie ma żadnej różnicy i szkolimy jakby w ten sposób europejski? Przede wszystkim też przez to, że miałem okazję kilka lat grać w Niemczech. Mhm. Tam też wiadomo, że to szkolenie młodzieży gdzieś jest na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście nie byłem w żadnym klubie Bundesligi, żeby te wzorce można było czerpać od najlepszych, ale tam nawet kluby, które gdzieś grają w niższych ligach,
mają obowiązek prowadzenia akademii odpowiedniej ilości roczników. Na jakim ty szczeblu grałeś? Czwarta liga niemiecka, więc to jest regional liga, więc takich regional lig w Niemczech mamy cztery. Więc to był już taki poziom dosyć, no można powiedzieć, półprofesjonalny, aczkolwiek poziom sportowy tych drużyn był naprawdę wysoki i faktycznie te akademie też były prowadzone w fajny sposób. Tutaj od razu to, co bym chciał zaznaczyć, to jest to, że nie ma czegoś takiego, że dzieciaki na zachodzie są bardziej utalentowane od tych naszych. Podejście się różni. Ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku. No, teraz zarówno unifikacja, jak i narodowy model gry, który jest powoli wprowadzany, gdzieś też dąży właśnie do zachodu, bo tam już takie rzeczy, czy w Niemczech, czy nawet w Chorwacji dosyć znane, gdzieś te modele gry takie ujednolicone były już wcześniej wprowadzane, tak samo jak program certyfikacji szkółek, o których Bartek właśnie powiedział. Tak samo jest w Niemczech. Troszkę na innej zasadzie, tutaj u nas mamy, wiadomo, brązowe, srebrne, złote. W Niemczech są przyznawane ilości gwiazdek, więc można zaobserwować, że gdzieś w kierunku tego zachodu zmierzamy. Ale ja teraz zapytam strony rzeszowskiej, że się tak wyrażę, bo praca z dziećmi, wiemy, że to jest, tak jak już obaj zgodnie stwierdziliście, praca naprawdę specyficzna. Ale jak wyglądają, jak mielibyście przybliżyć naszym słuchaczom, jak wyglądają takie treningi? Czy poprzez bardziej zabawę, czy jednak już coraz więcej takich bardziej profesjonalnych elementów do tego treningu wprowadzamy? Czy jednak mimo wszystko przychodzicie, rzucacie zawodnikom piłkę i, mówiąc kolokwialnie, niech się bawią? Bartek, w Rzeszowie jak to wygląda? Jeżeli chodzi o grupę w Rzeszowie, tutaj będę się do swoich grup odnosił, bo jestem trenerem grupy, po pierwsze, naborowej 2014-2015 rocznik. To jest grupa licząca u nas aż 37 chłopców. To jest spora liczba. Jesteśmy w ogóle w Rzeszowie akademią najbardziej liczną, jeżeli chodzi o chłopców, mimo konkurencji, mimo Stali Rzeszów, mimo RS-owi Rzeszów. My nie mamy z tymi klubami nic wspólnego. Natomiast... Bartku, a powiedz, ilu was jest trenerów do tej grupy 37-osobowej? Trzech trenerów jest do tej grupy. I tutaj odnośnie już samego pytania, w tej grupie naborowej to są chłopcy, którzy zaczynają tak naprawdę, więc ciężko mówić o jakichś elementach, że tak powiem, taktyki czy skomplikowanych bardziej gier. Raczej to są zabawy ukierunkowane przede wszystkim na prowadzenie piłki, na odpowiednie ułożenie stopy, na to, żeby ją zatrzymywać nogą, a nie ręką. To są bardzo, bardzo ciekawe zabawy. Ja podam przykład jednej z nich. Bardzo często ją używam i jest przeze mnie ona lubiana i przez chłopców również. Nazywa się ona samochody. Każdy samochody? Samochody, dokładnie tak. Samochody. Teraz wyobraźcie sobie, że macie piłkę przed sobą i ta piłka jest waszym samochodem, a wy jesteście kierowcą. I prowadzicie ją stopą. Oczywiście tłumaczymy, jak to ma wyglądać, że to ma być prowadzenie, nie kopanie, nie szpicem, tylko też sznurówkami, rzepą. Takich używam sformułowań, żeby oni wiedzieli dokładnie jak, bo obciągnięta stopa, proste podbicie, to im nic nie mówi. Prowadzimy te nasze samochody. Trener mówi, prowadzimy na jedynce, to jest wolno, na dwójce to jest szybciej, na trójce coraz szybciej i nagle trener pokazuje stożek, czyli tak zwany talerzyk. Na przykład czerwony jest czerwone światło i oni muszą zatrzymać piłkę pod podeszwą i to jest stop dla nich. Kto zatrzyma ręką, dostaje mandat i to jest już dla nich sygnał, że nie można zatrzymywać piłki ręką. Na światło zielone oni jadą dalej i są różne tego typu rzeczy. Jest rondo, które układamy, wjeżdżamy na rondo, jedziemy dookoła albo na stację benzynową. No różne Bartek, tego typu to rzeczy. Słuchaj, po twoim kursie to myślę, że od razu na egzamin na prawo jazdy dzieciaki mogą spokojnie aplikować. Tylko najpierw muszą zacząć dosięgać do pedałów, ale później bez problemu. Natomiast no tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o zabawy w tym roczniku. Natomiast mam też rocznik 2013. To jest rocznik U7, ale chłopcy już trenują rok, to jest ich drugi sezon, natomiast pierwszy pod moją wodzą i już widać po nich ten rok pracy, tam już coraz mniej tych zabaw, już więcej gier jeden na jeden, żeby też się uczyć prowadzić piłkę, bo moim zdaniem to jest najważniejsze. Ciężko uczyć w tym wieku podawanie, jak ktoś nie potrafi dobrze piłki prowadzić. Nienawidzę patrzeć na mecze, na turniejach, gdzie zespoły kopią, gdzie zespoły no po prostu celem jest byle dalej kopnąć, a jeszcze jak słyszymy często doping z trybun rodziców, którzy krzyczą dalej do przodu, to po prostu mnie zalewa krew, ja od razu takich rodziców kasuję. Nie ma takiego krzyczenia na turniejach, bo niektóre zespoły
takie właśnie obierają cele. Proste środki, ktoś, jakiś chłopiec, który jest troszkę większym, z mocniejszą siłą, każdą piłką ładuje i taki zespół potem wygrywa. Natomiast nie ma to żadnej przyszłości dla mnie, dlatego ja zawsze uczę dryblingu, prowadzenia, głównie gry jeden na jeden, a potem przechodzimy do trudniejszych rzeczy, jak podania i na tym etapie jesteśmy powoli, wdrażamy sobie podania w roczniku 2013, który prowadzę. A jak to wygląda w Łodzi? W Łodzi wygląda to bardzo podobnie, jeśli chodzi o młodsze grupy. My też tutaj wyznajemy taką zasadę, że te pierwsze roczniki, które przychodzą, najmłodsze dzieciaki, które tak naprawdę zaczynają swoją przygodę z piłką, to jak najwięcej zabawy. Jak najwięcej zabawy i tak jak tutaj Bartek powiedział, jakieś elementy piłkarskie oczywiście są w te zabawy wplatane. Wynika to z jednego prostego założenia. Jeśli mamy do czynienia z dzieckiem, które ma 3, 4, może nawet czasami 5 lat, to też zależy od charakteru. Ciężko jest skupić jego uwagę, jeśli damy mu ćwiczenie jakieś zamknięte, gdzie nakazujemy, że musi zrobić dokładnie to, to, to i to, nie może się, nie ma od tego żadnego odstępstwa, typu prosty slalom, uderzenie na bramkę. Dzieciaki bardzo szybko się nudzą, tracą koncentrację, tracą później ostatecznie gdzieś zapał do tych treningów, więc jak najwięcej takich otwartych zadań, gdzie od samego początku swojej przygody z piłką decyzje, które podejmują, to są ich decyzje, a nie decyzje pochodzące od trenerów. Można powiedzieć, że idąc dalej w las, czyli te starsze grupy, tam ćwiczeń zamkniętych też staramy się unikać, bo pomimo, że działamy od września, to jednak każdy z trenerów pracował wcześniej w innych klubach i ustaliliśmy sobie taki na samym początku, jeszcze przed pierwszym treningiem, ustaliliśmy sobie model, którego się trzymamy i w tym modelu na bardzo wysokim miejscu jest kreatywność tych zawodników, bo wychodzimy z założenia, że kreatywnych zawodników w Polsce nie ma i nieważne o kim mówimy, czy mamy przykładowo świetnego Lewandowskiego, który też nie uchodzi za niesamowitego driblera, kreatywnego, gdzieś tam ponad kreatywnego zawodnika. Oczywiście to jest światowy top i być może jest w trójce najlepszych zawodników, ale to nie jest rodzaj zawodnika, który ma szybką nogę, który jest niesamowicie odważny w swoich poczynaniach, który czasami tak aż ponad to gdzieś chce pokazać te swoje umiejętności jeden na jeden, czasami tak bezczelnie. I my takich zawodników, mamy taki cel, żeby takich zawodników kreować, tak? Więc oni najważniejsze w naszych treningach gdzieś ustalanych to tworzyć takie ćwiczenia, w których mamy jakieś zadanie do wykonania, jednak sposób, w jaki to zadanie zostanie osiągnięte, tutaj już zawodnicy muszą kombinować, muszą podejmować decyzje, muszą przede wszystkim robić błędy, żeby z tych błędów się uczyć. Ale tak jak tutaj Bartek przede mną powiedział, idąc w te starsze grupy, coraz więcej takiego stricte piłkarskiego treningu, już z tej zabawy powoli schodzimy, ale oczywiście zawsze jakiś tam akcent zostawiamy, bo nawet tam dzieciaki w wieku 12, 13, 14 lat potrzebują jeszcze gdzieś tam formy takiej nieco luźniejszej, nawet na początek czy na koniec treningu. Bartku, a czy w Łodzi właśnie Bartek Płonko o tym mówił, o tej rywalizacji, że no ona jest najważniejsza, a nie wyszkolenie zawodnika w wielu zespołach. Jak to wygląda w Łodzi i tak w ramach tego otoczenia, czy rodzice, często się mówi, że oni są osobami najbardziej szkodliwymi, bo przeszkadzają, krzyczą, podważają autorytet trenera, czy spotykasz się z takimi sytuacjami, no i czy właśnie jest też taka presja na wynik raczej, a nie na wyszkolenie zawodnika i czy to jest poważny problem? Może zacznę od tej drugiej części pytania, mianowicie od rodziców. Jeden bardzo prosty, myślę, że każdy trener się z tym zgodzi, najprostszy sposób, to jest przedstawienie rodzicom swojej wizji pracy, tego czego ty oczekujesz od dzieci, tego co ty dajesz od siebie, i jakiego wsparcia dzieci potrzebują. I myślę, że spotkanie, które zrobimy gdzieś na początku sezonu, czy indywidualne rozmowy z rodzicami, którzy dochodzą gdzieś w trakcie sezonu, mogą załatwić całą sprawę. I pomimo, że takie problemy gdzieś być może pojawiają się na początku, ja na ten moment nie mam z rodzicami żadnych problemów. Były ustalone sztywno zasady, że niezależnie od sytuacji nigdy nie należy czepiać się gdzieś tam pracy sędziego, czy w obecności dzieci krytykować innych zawodników, czy ogólnie w ogóle wszelka krytyka u nas gdzieś, jeśli nie jest konstruktywna,
a rodzice wiedzą, że być może wielu z nich nie ma aż takiej wiedzy na temat piłki, nie ogląda tej piłki w sposób taki jak trenerzy, więc zwyczajnie są wsparciem dla swoich dzieci i po meczach komunikat, jestem z ciebie dumny, następnym razem nawet pójdzie lepiej, jeśli coś się nie udało, musimy dalej trenować. I uwierzcie mi, że z rodzicami od początku pracy, od września nie mieliśmy jeszcze ani jednego problemu. Oczywiście to nie jest reguła, tak? Zawsze może się zdarzyć jakiś rodzic, którego ambicja być może czasem jest większa niż ambicja dzieci i to jest najgroźniejsze. Natomiast jeśli chodzi o wynikowe podejście, to myślę, że nie ma co tutaj rozgraniczać, jak jest w Łodzi, jak jest w Rzeszowie, bo to niestety jest jeden z największych problemów ogólnie w polskiej piłce, że większość trenerów, którzy gdzieś tam jeżdżą z dzieciakami na turnieje, być może sami marzą o jakiejś większej karierze, żeby za 2 lata przejść do CLJ-ki, za 3 lata poprowadzić gdzieś rezerwy w trzeciej, w czwartej lidze, a skończyć w Ekstraklasie. I przez to wielu z nich ma dosyć wynikowe podejście. No, to niesie za sobą bardzo wiele minusów i myślę, że nad tym tematem moglibyśmy się jeszcze w dalszej części rozmowy skupić, bo to, tak jak mówię, według mnie to jest jedna z większych bolączek tutaj, jaką zdążyłem już zaobserwować, odkąd pracujemy z młodzieżą. Ale mnie szczególnie też ciekawi jeden aspekt waszej pracy, bo oprócz tego, że wy kreujecie ich na poszczególnych zawodników, uczycie techniki oraz innych elementów rzemiosła piłkarskiego, to też jesteście swego rodzaju psychologami, to wy jakby musicie oddziaływać na tych młodych zawodników, na przykład tak jak jeździcie na turnieje, no nie ukrywajmy, nie oszukujmy się, nie zawsze się wygrywa, więc jestem bardzo ciekaw, jak wygląda taka wasza rozmowa z zawodnikami, jak wygląda sytuacja w szatni, tak już nawiązując górnolotnie do dorosłej piłki, po dosyć nieudanych występach. Bartek Płonka. Tak dopowiadając jeszcze, no to jakby... Czy te wyniki, bo właśnie Maciek mówi tutaj o tłumaczeniu, o tej sytuacji w zespole, ale też jeśli chcecie wyszkolić, to jak tłumaczycie tym zawodnikom, że nie zawsze wynik jest najważniejszy, a ich rozwój? Przede wszystkim bardzo ważne zdanie, wynik nie jest najważniejszy, bo nie można powiedzieć żadnemu zawodnikowi, nawet w tym wieku, że wynik nie jest w ogóle ważny, bo mój kolega ten miał sytuację parę lat temu, bardzo specyficzną, mianowicie jeden zawodnik zawalił bramkę po prostu błędzie, który mógł się zdarzyć oczywiście i potem temu zawodnikowi mówi, że właśnie nie można tak robić, mianowicie tam było prowadzenie piłki w światło swojej bramki, nie możesz prowadzić piłkę w światło swojej bramki, ponieważ to grozi stratą i potem tracimy gola, a na to zawodnik mówi mu, ale przecież trener mówił, że wynik jest nieważny. Te dzieci też są mądre, więc takich sformułowań nie można używać. Ja używam zawsze, że wynik jest ważny, ale nie najważniejszy. To jest dopiero trzecie miejsce, czwarte. Niestety często turnieje są tak sformułowane, że wygrywają je zespoły, które właśnie kopią, które właśnie gdzieś tam mają kogoś z mocniejszą nogą. W ogóle turnieje, w których gra ściana, dla mnie to jest w ogóle, może grać banda, ale jeżeli gra cała ściana i piłka lata bardzo wysoko powyżej głów zawodników, no to już jest ewidentnie coś nie tak. I niestety drużyny, które mają bramkarza, który bierze piłkę w dłonie i potem wykopuje, próbuje wykopać tę piłkę, ja na to nie mogę osobiście patrzeć. Zawsze od małych chłopaków patrzę na to, jak oni piłkę wyprowadzają spod własnej bramki. Gdzieś tam od razu uczymy tego, żeby się ustawiali do boku, piłka zagrana do boku po ziemi, albo sam bramkarz prowadzi. Nieraz daje zadania bramkarzom, żeby sami przedryblowali całe boisko, ponieważ no, też nie mogę sobie na to pozwolić w wieku 2013, żeby bramkarz już był stały, bo to nie jest ten etap. Ja w ogóle uwielbiam nie turnieje, tylko festiwale. Festiwale polega to na tym, że po prostu, załóżmy, przyjeżdża 8 drużyn i gramy każdy z każdym, ale nikt nie zapisuje wyników, nie ma żadnych tabel. I na koniec każdy zespół dostaje medal, każdy jest nagrodzony. Ma to swoje plusy i minusy, ale uważam, że więcej plusów, bo nie ma tej chorej rywalizacji rodziców na miejsca. Ja, do mnie już rodzice nauczyli, żeby nawet nie przychodzić z wynikami, bo ja ich zawsze, oni się pytają, trenerze, kto bramkę strzelił w tym meczu? Ja zawsze mówię, nie wiem, tego nie zapisuję. Jaki był wynik? Nie pamiętam. Nawet jeżeli to pamiętam, to często ich tak gaszę celowo, bo naprawdę dla mnie wynik nie jest najważniejszy, a co do rozmów w szatni z chłopakami, ja im to od początku mówiłem, to jest oczywiście dla nich trudne. Na ile to rozumieją, no to
ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że większość faktycznie gdzieś tam bardziej zwraca uwagę na swoje indywidualne posunięcia. Ja rozdaję też często plusy, minus, jeżeli ktoś faktycznie wykona zadania, jakie dostanie na boisku. Załóżmy, tak jak wcześniej mówiłem, jako bramkarz przedrybluje całe boisko i skończy to golem, co się już zdarzało u mnie w drużynach, dostaje plusika i on się z tego cieszy, mimo że mecz jest przegrany. Jak gdzieś się próbuje rozdawać chłopakom zadania na mecz, i to może jakoś w pewien sposób wpływa na ich tutaj myślenie. A te plusy się później w coś zamieniają, czy jak to działa? Tak, zamieniają się, ponieważ ja mając grupę, wcześniej mówiłem o tej grupie naborowej, natomiast w tej grupie, która jeździ na turnieje i już jest troszkę mocniejsza, już 2 lata trenuję, mam również dość sporo chłopców, bo aż 27, więc ja na turnieje biorę po 8, po 9 i oczywiście jest to selekcja na podstawie tego, kto jest na jakim etapie, to jest raz, 2 frekwencja, 3 też takie właśnie plusy i minusy chłopców oczywiście. Natomiast często chłopaków do szatni zabieram, żeby gdzieś tam się, oni sobie z tego sprawy jeszcze nie zdają, ale żeby gdzieś tam się powoli w ten klimat mogli zakręcić, bez obecności oczywiście rodziców sami. I tłumaczę im odnośnie tego, jak będziecie, oczywiście odpowiednim językiem, co będzie, jak będziecie więksi, co wam da więcej, prowadzenie piłki czy kopanie. Proszę sobie wyobrazić, większe boisko czy zawodnik do kopie, z bramki do bramki zdobędzie gola na dużym boisku, jakim są mecze w telewizji. No chłopaki sami myślą i mówią właśnie, że nie, że łatwiej będzie wtedy przedryblować i często właśnie pytaniami można do nich dotrzeć. A jakbyście tak mieli pokrótce zdefiniować, i tutaj rozpocznę od wizyty w Łodzi. Na czym polega polska myśl szkoleniowa? To co byście powiedzieli? Jeszcze do niedawna pewnie byśmy mieli z tym problem, tak, że nie za bardzo wiemy, co takiego jest, bo polska myśl szkoleniowa to był tylko termin, który gdzieś tam miał służyć żartom i wymyślaniom kolejnych anegdot. No wiemy, że od pewnego czasu mamy wprowadzony narodowy model gry, nad którym pracowali najlepsi trenerzy od młodzieży w Polsce, wszystko pod banderą PZPN-u. I te ustalenia są gdzieś zbieżne z tym, co mówimy cały czas, chociażby na przykładzie wyprowadzenia gry od swojego bramkarza, gdzie pierwszą opcją są boczni obrońcy, kolejną opcją jest zawodnik środkowy i dopiero trzecią czy czwartą, ostatnią jest szukanie średniego czy dłuższego podania w kierunku napastników, więc wszystko zmierza właśnie w tym kierunku technicznym, można powiedzieć. Podobnie też ukształtowane są właśnie treningi, też dużą uwagę zwraca się na to, żeby te ćwiczenia były nie w formie ścisłej, a w formie otwartej, tak jak mówiliśmy wcześniej, żeby zawodnicy mogli podejmować decyzje, żeby nie było jednego rozwiązania na dane ćwiczenie, więc wydaje mi się, że obecnie ten narodowy model gry trochę chciał skorygować te błędy z przeszłości, ponieważ tak jak już zacząłem mówić o tej kreatywności, że tak naprawdę doszliśmy do momentu, gdzie mamy bardzo fajnych zawodników, jednak brakuje nam takiego trochę, można powiedzieć, południowoamerykańskiego stylu. To co ma, nie wiem, pierwszy przykład z brzegu, Kolumbijczycy. Mogliśmy obserwować ich drużynę młodzieżową na mistrzostwach u nas i okazało się, że nieważne, czy to jest środkowy obrońca, czy prawy obrońca, czy skrzydłowi, niesamowita odwaga w poczynaniach, świetne 1-1, pewność siebie. Wydaje mi się, że te ostatnie lata pokazały, że tego rodzaju zawodników nam brakuje, bo każdy z zawodników, którzy teraz grają w reprezentacji, stanowią o sile swojego klubu, ale umówmy się, to jest niesamowity etos pracy, to jest niesamowity charakter, waleczność i tak dalej. I wydaje mi się, że od pewnego momentu wpadliśmy w taki dołek, gdzie to są główne cechy charakteryzujące naszych zawodników. Praca, profesjonalizm, charakter i tak dalej. A brakuje nam właśnie troszkę zamiany tego, że mamy świetnych, nawet przykładem Chorwacji, tak, że każdy z nas jest świetnie wyszkolony technicznie, odważny. Wiadomo, że czasem to się gdzieś miesza z wybujanym ego i z problemami, ale takich zawodników nam niestety brakuje. I wydaje mi się, że ten narodowy model gry, który ma być taką instrukcją, bo warto też wspomnieć, że to nie może być kalka w stosunku 1-1,
dla wszystkich trenerów. To nie rozwiązuje wszystkich problemów, jakie mamy, ale jest to dosyć solidna wiedza, na której można się opierać. I myślę, że te założenia z tego narodowego modelu gry mają troszeczkę odwrócić właśnie ten sposób postrzegania szkolenia zawodników u nas w kraju. Czy Bartek zgadza się z Bartkiem? Nie do końca, powiem szczerze. Mianowicie ja w ogóle uważam, że takie coś jak polska myśl szkoleniowa, to dalej możemy mieć wątpliwości, czy istnieje na dobrą sprawę. Obserwując to, co dzieje się na Podkarpaciu, często niestety gdzieś tam zauważam, że trochę każdy sobie rzepkę skrobie. Trochę każdy gdzieś tam działa po swojemu, troszkę nie ma wizji. Ja też przechodząc kursy grassroots, będę bezlitosny dla Związku tutaj Podkarpackiego Piłki Nożnej, to w ogóle dla Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mi kurs grassroots dał tylko to, że mam papierek. To, czego ja tam się nauczyłem, zdecydowanie więcej mogłem podpatrzeć u innych trenerów, z którymi pracowałem przez kilka lat jako asystent, jako drugi trener, czy gdzieś tam podpatrując ich treningi, niż tego kursu. Na kursach PZPN-owskich przede wszystkim brakuje działania na żywym organizmie. To jest zdecydowany według mnie błąd. Jeżeli ja przechodzę kurs i swoje ćwiczenie, które mam panu, który tam jest, że tak powiem, wykładowcą, mam mu przedstawić swoje ćwiczenia na kursantach, czyli na moich kolegach, którzy też ten kurs robią, a nie na dzieciach, mimo że to jest ćwiczenie dla dzieci. Dla mnie to jest parodia, powiem szczerze. Za mało jest właśnie praktyki, za dużo jest teorii, gdzieś te wszystkie notesy, które się zapisuje, potem są sztuczne egzaminy. Ja na tym kursie grassroots naprawdę niewiele skorzystałem. No mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Narodowy model gry oczywiście jest to bardzo pożyteczna książka. Tutaj się absolutnie zgodzę, że wiele można z niej wynieść. Natomiast mam wrażenie, że nie każdy to, że tak powiem, stosuje się do tego, co tam jest mądrego zapisane. Dużo właśnie trenerów, jak mówiłem, postępuje według swojej filozofii, której czasami nie ma nawet. Można powiedzieć, że przychodzi na trening nieprzygotowany, bo znam takich na Podkarpaciu, że są po kursach nawet wyższych niż ja, a na treningu, jak ja się pytam, co dzisiaj będziesz robić, on mi odpowiada, a może to, może tego. Jak on już mówi słowo może, to już widać, że nie ma zaplanowanego treningu. Ja sobie zawsze wyobrażałem pracę i tak też robię, że przychodzę na trening, mam konspekt, mam to wszystko rozpisane, co chcę zrobić. Wiem o tym najpóźniej w ten sam dzień rano, natomiast to też musi mieć jakąś ciągłość. Jeżeli ja może nawet nie mam treningu zaplanowanego na za tydzień, to ja mniej więcej w głowie mam plan, co zrobić. Praca na fazach to jest kolejna rzecz. Jeżeli ja mam teraz, tutaj się już bardziej odnoszę do tych starszych roczników, jak mam w szkole, 2007 rocznik, jeżeli teraz jesteśmy w fazie ataku, cały tydzień pracujemy nad atakiem, to następna faza od poniedziałku to nie może być faza obrony. No, z całym szacunkiem, ale jeżeli ktoś tak robi, no to chyba coś jest nie halo. Po fazie ataku musi być faza przejścia z ataku do obrony, a niektórzy trenerzy, jak ich obserwuję, no jadą sobie byle co, w jeden dzień atak, w drugi dzień obrona, w trzeci dzień jeszcze coś innego, tak na dobrą sprawę. Stąd mam wrażenie, że właśnie, przynajmniej na Podkarpaciu, każdy sobie działa po swojemu, dużo akademii, nie ma planów. Teraz weszły te certyfikacje, o których już wspomniał Bartek. To jest rzecz dobra, tylko że niestety mam wrażenie, odnoszę takowe, że, bo tam jest gwiazdka złota, srebrna i brązowa, za każde gwiazdki są trochę inne wymagania, są też inne pieniądze, które oczywiście trafią do kas akademii, jeżeli te będą zgodnie z wytycznymi postępować. Natomiast jeżeli gwiazdkę złotą otrzymuje klub, który gdzieś ma znajomości w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej, a tak naprawdę nie ma żadnej bazy, jest klubem o niedużej akademii, dostaje gwiazdkę złotą, no to coś tutaj jest nie halo. Gwiazdki złote dostają Akademia Pokroju Zagłębia Lubin, a nie z całym szacunkiem tutaj jakieś tam kluby osiedlowe, jak tutaj na Podkarpaciu. Jasne. Bartku? Tutaj jeszcze się odniosę tylko do tego, bo faktycznie myślałem, że być może takie sytuacje się zdarzają tylko u nas w województwie, ale już widzę, że nie. Faktycznie ten program certyfikacji to jest na pewno dobra sprawa, ale tak jak
Z tego co wygląda, wymaga na pewno usprawnienia, bo i większej weryfikacji. Też spotkałem się z przypadkiem, akurat nie złota gwiazdka, ale gdzieś to wszystko w pewien sposób często jest być może naciągane, bo kiedy odpaliłem listę klubów w województwie łódzkim, które dostały te gwiazdki, zarówno brązowe, srebrne, jak i złote, to czasami oczy się otwierały szeroko, bo znamy te wymagania, a znamy rzeczywistość i często jest to dosyć mocno różne. Jasne. Bartku, jaki jest najważniejszy wiek rozwoju młodego piłkarza? To jest już ten wiek starszy niż wy macie grupy powyżej 12 lat, około 15. Jaki jest najważniejszy wiek? Ciężko chyba jest stwierdzić tak naprawdę. Aha. Na pewno nie możemy dać tego w latach, bo to nie ma tak, że jeden wiek będzie ważniejszy. Myślę, że tu bardziej być może chodzi nam o okres, tak? Na przestrzeni którego to ja bym może, wiadomo, że piłka młodzieżowa, czy ta dziecięca wcześniej, to jest podstawa. Bez odpowiedniego wyszkolenia w wieku 7, 10, 12, 14 nie osiągniemy później wieku juniora, bo ci zawodnicy nie będą grali w większych klubach, w większych akademiach, później nie trafią do CLJ-ki i te zaległości będą gdzieś zbyt duże, żeby to nadrobić, więc to jest na pewno fundament i to jest bardzo ważna sprawa w rozwoju zawodnika. Jednak wydaje mi się, że mimo wszystko ja bym postawił na ten wiek, czy okres junior młodszy, junior starszy, czyli to jest ten wiek 16-18 lat, który tak naprawdę musi być przygotowaniem do piłki seniorskiej. I tutaj mówimy nie tylko o tym aspekcie piłkarskim, fizycznym, ale też o aspekcie mentalnym. I wydaje mi się, że to przygotowanie dużo zawodników gdzieś może być wybijająca się w wieku 16-17 lat, a mimo wszystko później się okazuje, że czegoś zabrakło, żeby zaistnieć w tej piłce seniorskiej i to zderzenie z piłką seniorską wówczas jest bardzo bolesne dla wielu z nich. Więc tutaj bym stawiał gdzieś to na równi. Ciężko naprawdę jest. W momencie, kiedy zawodnik prześpi którykolwiek z tych okresów, prześpi nawet rok, dwa czy coś, później może być ciężko. Aczkolwiek warto też wspomnieć, że gdzieś to się rozmywa na samym początku przygody, bo to nie jest tak, że dziecko, które trenuje od 5 roku życia i jest nastawione tylko na piłkę nożną i na nic innego, w wieku 15 lat będzie lepszym zawodnikiem niż ktoś, kto, dajmy na to, zaczynał treningi piłkarskie w wieku 8 lat, a przez następne 3 lata do tego miał jeszcze basen, judo, karate czy jakieś tam sporty uzupełniające. I teraz gdzieś powoli odchodzi się od takiej indywidualizacji tych sportów, czyli trenujemy tylko i wyłącznie piłkę nożną, bo badania pokazują, że zawodnicy, którzy mają do czynienia z innymi sportami, które ich rozwijają też zupełnie od innej strony, później summa summarum mają mniej problemów motorycznych, koordynacyjnych, przez co stają się lepszymi zawodnikami. I są bardziej kompletni. To przepraszam, Maćku, mogę jeszcze... Bartek Płonka, tak. Chciałem tylko właśnie te słowa mojego kolegi potwierdzić, bo też pracując tutaj w szkole sportowej jako trener, no tutaj każda grupa ma 16 godzin sportu w tygodniu, jeżeli chodzi o samą szkołę. To są treningi piłkarskie codziennie, ale oprócz tego mamy tak 2 godziny lekcyjne WF-u w tygodniu, gdzie są robione rzeczy inne niż piłka nożna, żeby też się rozwijać. Są 3 godziny basenu. Jest trening judo, jest trening motoryczny, więc to prawda, trzeba też się rozwijać i patrzeć na inne sporty, żeby wszystko szło w odpowiednim kierunku i taka też jest na ten moment moda. Powoli dochodzimy do ostatniego gwizdka, ale z Bartkiem Płonką pisaliśmy przez pewien czas o szkoleniu. Mówiłeś, że no często problem jest z boiskami, że grupy nie mogą grać na całych boiskach, że to boisko musi być dzielone, bo na przykład szkółki tych boisk na własność nie mają. Dlaczego w takim razie mamy zawodników gorszych, to co Bartek Szymański mówił, zawodników gorszych technicznie, którzy wolniej myślą? Właśnie przez to, że nie ma odpowiednich warunków, nie ma wystarczających pieniędzy. Czy w pewnym momencie tego szkolenia w Polsce stawia się bardziej na motorykę niż właśnie na pomysłowość graczy, na kreatywność? No właśnie to jest ten...
ten problem infrastruktury, jeżeli o tym wspominasz, bo no my się z tym zmagamy. I odnośnie szkół sportowych w Rzeszowie, no ich jest aż trzy. No, na Podkarpaciu jest jeszcze więcej, bo nie tylko Rzeszów, ale także Mielec, Jarosław też mają swoje szkoły sportowe. W samym Rzeszowie są trzy szkoły sportowe. Jest to SMS Rzeszów, my, którzy powstaliśmy z połączenia dwóch szkółek, Football Academy i Ziomki Rzeszów. Najlepsi trafiają właśnie do naszej szkoły SMS Rzeszów. Oprócz naszej szkoły jest SMS Resowia Rzeszów. No tutaj doskonale znają chyba wszyscy Resowie, drugoligowy klub, który ma swoją szkołę, i SMS Stal Rzeszów, który no także ma drugoligowy klub seniorski. To nas właśnie różni od tych dwóch szkół. My nie mamy swojego klubu seniorskiego, oni mają też swoje bazy, natomiast my tej bazy nie mamy. Musimy boisko wynajmować gdzieś nieopodal szkoły, na nie dojeżdżać. To nie jest prosta rzecz, bo z tego boiska też korzysta na przykład Stal. Mimo że ma swoją bazę, też korzysta z tego boiska, z tego samego co my niestety, bo gdzieś ma troszkę więcej tych dzieciaków. Niestety rywalizacja tutaj jest w Rzeszowie ogromna. To jest duży błąd, bo szczerze powiedziawszy, szkoleniowo by to zdecydowanie lepiej wyglądało, gdyby była jedna większa szkoła. Gdzieś tam wspólnymi siłami to trzeba byłoby zbudować. I tam by trafiali wszyscy najlepsi. Natomiast tak mamy rozbicie na trzy różne szkoły. Jest to olbrzymia rywalizacja, także na polu finansowym. Proszę sobie wyobrazić, ja tutaj się nie chcę żalić, natomiast takie są fakty. Obok naszej szkoły był na początku plan, żeby właśnie pierwszy rok boisko wynajmować, a w drugim roku gdzieś na terenie, który tam był do sprzedania, wybudować swoje boisko zaraz obok szkoły, żeby były dobre warunki. Natomiast wyobraźcie sobie, że te boisko miasto przyznało Resowi, która się właśnie o to boisko postarała i już ma je od roku, i wyobraźcie sobie, że od roku go nie użyła. Nie jest żadną tajemnicą, że Resowie zrobiło tylko dlatego, żeby nam zaszkodzić i żebyśmy no nie mogli trenować przy swojej szkole, żebyśmy mieli większe wydatki finansowe i żeby gdzieś tam nam zaszkodzić. To jest rywalizacja troszkę już moim zdaniem niezdrowa, natomiast no nie mamy na to wpływu, jak gdzieś tam zarządy między sobą rozgrywają różne sprawy. Natomiast jeżeli właśnie wchodzą takie rzeczy do gry, no to ciężko mówić o odpowiednim rozwoju, bo Rzeszów ma duży potencjał, żeby właśnie gromadzić najlepszych chłopców w jednej szkole. To wszystko by inaczej wyglądało, gdyby pieniądze tych wszystkich trzech sił były przeznaczone na jeden większy ośrodek, który można by rozbudować. Taki potencjał ma ośrodek Stali Rzeszów, żeby go jeszcze bardziej rozbudować i stworzyć jedną szkołę. Byłoby to zupełnie coś innego. Natomiast jeżeli pytasz o sam rozwój zawodnika, inteligencja, szybkość w grze, no czasami niestety ciężko jest niektóre rzeczy przełożyć na trening i od chłopców wymagać. Podam prosty przykład. Moja drużyna przechodzi od września na piłkę 11-osobową, a bardzo często niestety trenujemy na ćwiartce olbrzymiego boiska, pełnowymiarowego. Jeżeli my mamy grać na boisku pełnowymiarowym od września, a my teraz trenujemy coraz częściej na ćwiartce z powodu tego, że się grupy nie mogą pomieścić, no to sami sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest zdrowe. No to nie jest zdrowe, natomiast innego wyjścia nie ma. Jeżeli chcemy trenować regularnie, no to więcej placu do dyspozycji nie mamy. I już definitywnie w tym momencie, zbliżając się do samego końca naszej rozmowy, to swoje ostatnie pytanie skieruję do Bartka Szymańskiego, który na początku powiedział, że w Polsce mamy naprawdę wiele talentów i to wcale nie jest tak, że młodzież na zachodzie jest lepsza od tej polskiej. I tutaj myślę, że rodzi się pewnego rodzaju kontrowersja, bo na przykładzie szkółki Barcelony widać, że później ci zawodnicy wkraczają z czasem do pierwszego składu Barcelony i to występują nie tylko w La Lidze, nie tylko w Pucharze Króla, ale też czasem można ich dostrzec w Lidze Mistrzów. To samo jest w piłce niemieckiej. A my w Polsce mamy to teoretycznie szkółki piłkarskie i tutaj rodzi mi się pytanie, to gdzie są te talenty? To dobre pytanie. Wydaje mi się, że... Ale sorry, ja ich serio nie widzę, bo obserwuję coraz częściej za sprawą tego, że komentuję mecze Ekstraklasy czy Pucharu Polski, no i nie dość, że młodych zawodników to tam raczej nie widzę. Wyjątkiem jest ostatnio Lech Poznań, a poziom tych zawodników, no nie oszukujmy się, nie jest górnolotny. Pewnie. Już mówię o co chodzi. Jeśli mielibyśmy porównywać, czy tam talenty przychodzą większe, czy nie, to myślę, że musielibyśmy zajrzeć na te najmłodsze grupy. Bo w momencie, kiedy one nie są jeszcze
w żaden sposób obrobione przez system szkolenia, który obowiązuje w danym kraju, to wtedy możemy faktycznie mówić o rzetelnym porównaniu. Myślę, że to jest jedyny sposób na to, żeby porównać, czy te talenty są podobne, czy też nie. Wydaje mi się, że patrząc na to, jak to u nas powinno wyglądać, a jak coraz częściej wygląda na Zachodzie, jest jedna diametralna różnica. Przede wszystkim to, że w momencie, kiedy przykładowo w Portugalii jest wybitny trener do młodzieży, specjalista, który świetnie się w tym czuje, dostaje propozycję od klubu, aby poprowadzić drużynę seniorów na pierwszym bądź drugim poziomie rozgrywkowym, dajmy na to drugi poziom rozgrywkowy, to będzie nieco bardziej realne, to u nas decyzja oczywista. Wiąże się to przede wszystkim z finansami, z prestiżem. Zresztą mam wrażenie, że większość osób pracujących z młodzieżą gdzieś w przyszłości stawia sobie za cel pracować z seniorami. W Portugalii natomiast kluby robią nieco inaczej. Mówią: ok, rozumiemy, że tam przyszła fajna gdzieś tam propozycja dla ciebie, finansowo też to wygląda dużo lepiej. Umówmy się tak, że dostaniesz u nas umowę dokładnie taką, jaką masz tam, ale słuchaj, jesteś wybitnym specjalistą do młodzieży, nigdy nie wiadomo, co to będzie z seniorami, a dla dzieciaków nie ma drugiego takiego jak ty. I ta osoba, za granicą jest mnóstwo trenerów, wybitnych trenerów, którzy całą swoją karierę poświęcają młodzieży, bo się po prostu do tego nadają. U nas, tak jak powiedziałem, każdy gdzieś ma cel, czy 99% trenerów pracujących z młodzieżą ma cel, aby w przyszłości poprowadzić pierwszą ligę, ekstraklasę, może gdzieś tam wyjechać sobie na zachód, co ostatnio nam się często nie zdarza. I to jest pierwsza rzecz. Brakuje później takich faktycznie specjalistów od A do Z. Druga natomiast sprawa, przekładamy dobro drużyny nad dobro zawodnika w tych najmłodszych kategoriach. Są kluby, tutaj akurat mogę się odwołać do Walencji, gdzie znajomy trener był na stażu i opowiadał dokładnie, jak to tam wygląda, i to też staramy się powoli przenieść na naszą akademię. Przede wszystkim do 15 roku życia najważniejszy jest zawodnik. Jeden, dwóch, trzech, tylu ile się da, aby trafiło dalej, a nie drużyna. U nas natomiast trenerzy przez dobre wyniki drużyny w tych najmłodszych kategoriach chcą iść do góry i próbować sił gdzieś tam ze starszymi, z lepszymi, z seniorami. Więc myślę, że to jest zasadnicza różnica i to, co nas dzieli od Zachodu. No i tak się kończy to spotkanie z trenerami piłkarskimi. Myślę, że rozmowa bardzo inspirująca i przede wszystkim taka, która powinna dać nam wszystkim kibicom, piłkarzom, rodzicom, ale też przede wszystkim działaczom sporo do myślenia. Bardzo Wam dziękuję. Bartek Szymański. Dziękujemy. Z Dzięki. BS Talent Akademii Łódź oraz Bartek Płonka, Akademia Piłkarska Ziomki Rzeszów i Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie. Bardzo Wam dziękuję. 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 Everybody loves you, love me. Gasping, I don't know.
Wstajemy, wstajemy! Dwadzieścia jeden minut pozostało do godziny 12. Zapowiadaliśmy, że to będzie inspirująca rozmowa z dwoma panami Bartkami. Rzeczywiście, na pewno tak było. Jestem o tym święcie przekonany. A my już z Piotrkiem wracamy do was i zapowiemy teraz drugą rozmowę dnia dzisiejszego z dziewczyną orkiestrą. Nie dość, że zna się na siatkówce. Jest jednym z lepszych specjalistów od łyżwiarstwa figurowego, jakim znam. I do tego kręcą ją biatlonowe karabiny. O tym o kim mowa. Justyna Żółkiewska, Halo Warszawa, witamy cię. Cześć chłopaki. Rany, ale miło, dzięki. No i rozpoczął nam się w zeszłym tygodniu sezon biatlonowego Pucharu Świata. Rywalizacja w Östersund się odbyła. Najpierw sztafety mieszane, zarówno te czteroosobowe, jak i tak zwane sztafety sprinterskie. Następnie, super miksy, znaczy. Tak, super miksy. Później sprinty i w ostatnim tygodniu biegi indywidualne pań i panów, ale my się skupimy oczywiście na paniach, bo jeśli chodzi o nadzieję na dobre wyniki w tej dyscyplinie, to niestety w tym momencie zwracamy uwagę tylko na panie, a w zasadzie na jedną panią, Monikę Hojnisz-Starengę, która szczególnie w czwartek zaprezentowała się ze znakomitej strony. Ósma lokata w biegu na 15 km z perspektywami na jeszcze lepszy wynik. Zdecydowanie z perspektywami, trudne słowo, na lepszy wynik. Sama Monika przyznaje, że stać ją na trochę więcej w biegu. Ale strzelanie też jest coraz lepsze, co właśnie cieszy, bo z tego co czytałam, latem pracowała z nowym trenerem kadry nad strzelaniem i nad biegiem też. A jeśli chodzi o Östersund, to jej tak jest bardzo dobrze, ponieważ ona tych tras nigdy nie lubiła. Östersund już biegnie gorzej niż w Kuzamo. Sami zresztą widzieliśmy, bo na strzelnicy działy się dziwne rzeczy. A po weekendzie przyszła Odwilż. Trasy stały się troszeczkę bardziej miękkie, śnieg taki bardziej lepki, biatloniści upadali i generalnie rzecz biorąc, w momencie tam się nigdy dobrze nie biegało, bo ona nie lubi, jak jest za zimno. A kto lubi? No słuchaj, to ja też nie lubię, jak jest za zimno. Nie. Dobrze, a panie Piotrze, jakie ma pan refleksje w związku z Boniką chodzisz na początku tego sezonu? Tak jak wspominałem przed naszą wspólną rozmową, ja jestem, że tak powiem, osobą niezwiązaną akurat z tą dyscypliną sportu, absolutnie, w jakimkolwiek stopniu. No ale cóż, wydaje mi się, że trzeba po prostu tylko wierzyć, liczyć i życzyć powodzenia, żeby jak najwięcej tych sukcesów było, bo tak naprawdę polski biatlon taki sam w sobie to chyba od czasów Sikory nie miał takiego mega przedstawiciela, który miałby szansę na jakiekolwiek sukcesy i no, wypadałoby w końcu przełamać taką no, dość długą, wieloletnią wręcz serię bez jakichś większych sukcesów. Czy ja bym powiedziała, że serię bez większych sukcesów? No, z tego co pamiętam i trochę to prześledzę, mamy całkiem dobre biatlonistki. Weronika i Nowakowska i Krystyna Guzik już zakończyły karierę. Magdalena Gwizdan wciąż trwa i mam wrażenie, że ona jest wieczna i ona będzie startowała jeszcze. Ona jeszcze biega? Tak, 40 lat ma. Noriaki Kasai damskiego biatlonu. Coś takiego? Matko Boska, jeszcze jej się chce, to mnie dziwi, ale no. Jest najstarszą zawodniczką w całym Pucharze Świata, ale naprawdę podziwiamy panią Magdę za wytrwałość, chociaż wyniki, które osiąga w tym momencie, no to krótko mówiąc, dosyć średnio to wygląda. No niestety tak. No ale z tym wiąże się też kolejny cel na ten sezon, ponieważ trener gra jest w wywiadach przed sezonem deklarował, że chciałby stworzyć silną szafetę i brakuje nam, jak wiadomo, czwartej do bridge'a, ponieważ oprócz Kamili i Kingi i Moniki właśnie chciałby, żeby Magda była w lepszej formie. Właśnie, wspomniałaś o trenerze Grajsie, Michael Grajs, przed laty znakomity biatlonista, wielki rywal naszego Tomka Sikory. Pamiętamy trasy w San Sicario podczas igrzysk w Turynie 2006 roku i to słynne skuś baba na dziada, kiedy Grajs strzelała Sikora, wybiegał ze strzelnicy na pierwszej
pozycji, ale jak myślisz, czy trener Grajs jest dobrym nabytkiem dla polskiego biatlonu? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, ale chciałabym, żeby to był dobry nabytek, chociażby dlatego, że biatlonistki mają za sobą dość burzliwy okres. I dobrze by było, żeby współpraca z trenerem Grajsem się ułożyła, chociażby po to, żeby nie musiały co roku zmieniać trenerów. Co prawda współpraca z poprzednią trenerką, czyli Nadią Białową, układała się całkiem w porządku, ale ona z powodu zdrowotnych musiała zrezygnować, więc mam nadzieję, że w trenerze Grajsie dziewczyny znajdą spokój. O ile można to nazwać spokojem, ponieważ wszystkie w wywiadach przyznają, że jego treningi są strasznie ciężkie, ale z drugiej strony wszyscy wiemy, że sportowcy muszą ciężko pracować, by osiągać sukcesy. Więc mam nadzieję, że trener Grajs to jest właściwy wybór i że Polacy będą mieli powód do pamiętania go z czegoś innego niż tylko tego, że wygrał walkę o złoto z Tomaszem Sikorą w Turynie. A kolejny optymistyczny element tego, że Michael Grajs jest trenerem polskiej kadry, to fakt, że z trenerami niemieckojęzycznymi te wyniki osiągały dosyć dobre. Pamiętamy przykład piłkarzy ręcznych kadry Michaela Biglera, która zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Świata. Ty wiesz, jak mi zepsuć poranek, naprawdę, ty wiesz, jak mi zepsuć poranek. Dlaczego? A dlaczego? Jak ja słyszę po prostu nazwisko Bigler, to mam ochotę, no nie będę lepiej mówił co, bo widzę na jakiegoś po prostu chorego psychicznie człowieka, ale... To kolejne niemieckojęzyczne nazwisko Stefan Horngacher, który no, był królem polskich szpaków narciarskich przez 3 lata. Ty mi już poprawiłeś, bo po prostu jak ja widzę twarz Biglera, to ja widzę po prostu takiego rasowego, typowego Bawarczyka w za krótkich spodenkach, który nie wie, co to znaczy trenować piłkę ręczną, bo ten gość nie trenował, Matko, tylko oni sami grali. Rano wyszliśmy od typowego Jugola, teraz przechodzimy do teraz typowy Bawarczyk. Piotrek, ja też nie czuję, nie jestem w miłości do Niemców, ale spokojnie. Nie, ja jestem dzisiaj mega spokojny, bo zwykle użyłbym w jego kierunku bardzo wielu niemiłych epitetów. Słuchaj, zareagowałeś tak, jakbym ja zareagowała, jak byłam mała i rozmawiali przy mnie o Svenu Hanewaldzie. No to rozumiesz w pełni, dlaczego mam taką... Aha. Poziom agresji. Ja nie powiem wam, co powiedziałem komentując biatlon. W czwartek zrobiłem to nieświadomie, ale pewna osoba mnie uświadomiła, co powiedziałem. Mimo, że tego świadomy, jak powtórzę raz jeszcze, nie byłem przy dobrym strzelaniu którejś tam z Niemek. Powiedziałem nic dziwnego, przecież Niemcy od lat znani są z tego, że dobrze strzelają. Chociaż nie miałem tego na myśli, co sobie wszyscy wtedy myślę, że pomyśleli. To powiedz, co by było, gdyby jakaś Rosjanka biegła, to wtedy jeszcze gorzej by to było. No dobrze, ale wróćmy do tematu. Rosjanie akurat mają nieco mocniejszą męską kadrę, więc tu masz szczęście. Pytanie, czy czysta, bo z czystością, jeśli chodzi o zażywanie środków dopingowych w Rosji, bywa różnie i jak to się często okazuje, po latach wychodzą niektóre sprawy. No dobrze. Generalnie ja patrzę na to z tej strony, że jakby nie patrzeć, to Rosjanie biorą, ale tak na dobrą sprawę wszyscy biorą, tylko Rosjanie dali się złapać. Dobrze, pani Justyno, wracamy do rozmowy o biatlonie, bo ta rozmowa odnoszę wrażenie, że zmierza w niebezpiecznym... W bardzo dziwnym kierunku. Chciałem tu poruszyć temat jeszcze Kamili Żuk, bo występ Kamili do połowy biegu indywidualnego był naprawdę obiecujący. Po dwóch strzelaniach w mieszce w czołowej dziesiątce później pojawiły się błędy na strzelnicach w przypadku biegów indywidualnych. Skutkuje to doliczonymi karnymi minutami, no ale myślę, że jest to nadzieja polskiego biatlonu z tego, co można zobaczyć. Nadzieja polskiego biatlonu. Tomek Sikora się o niej bardzo pozytywnie wypowiada, ale z drugiej strony ja się nie dziwię, bo serio, warunki wiatrowe na strzelnicy w Östersund bywają różne. I są w stanie, tam wiatr jest w stanie popsuć szyki nawet najlepszym, więc ja się Kamilę nie dziwię, że nie była w stanie tego wszystkiego ogarnąć. Przypominam sobie, jak Bożki pudłowały, a Dorotea Wirer jest sama w sobie bardzo dobrą strzelczynią. Liza Witocci, która zdobyła małą kryształową kulę w tej specjalności w zeszłym sezonie, też była dosyć daleko w klasyfikacji. No tak. A Włosi też widać, że się zbroją na ich krajowe na Mistrzostwo Świata w ich kraju, więc... No tak, więc... Ja się nie dziwię. Więc będzie mocno... Kamila na szczęście jak na biatlonistkę jest jeszcze młoda, więc przed nią całkiem sporo, ale są dobre perspektywy, tak jak mówicie. Impreza docelowa w lutym we włoskiej Anterselwie, biatlonowe Mistrzostwa Świata, ale jakie masz przewidywania na ten sezon? Jak to wszystko może wyglądać w naszym wykonaniu? Będzie co najmniej tak dobrze jak w ubiegłym sezonie? Myślę oczywiście przez pryzmat cały czas Moniki Honisz, bo jak na razie jest jedyną punktującą zawodniczką. Mam nadzieję, że inne dziewczyny zaczną punktować, bo nie było daleko, po pierwsze. Po drugie, ja nie chcę sobie robić za dużych nadziei, chociażby dlatego, że biatlon potrafi być bardzo, bardzo, bardzo nieprzewidywalnym sportem. Więc trzymam kciuki, żeby dziewczyny miały po prostu równą formę i żeby ta forma pijała się do góry.
A co przyniesie czas, zobaczymy. Można podchodzić do tego sezonu z pewnością z optymizmem. Pokazało nam to już Östersund. Niedługo przenosimy się do Hochfilcen. Jeszcze musimy skończyć sztafetę w Östersund. Dobra, przepraszam. To w niedzielę, damska sztafeta jutro. Damska sztafeta jutro, męska sztafeta dzisiaj. Trzeba trzymać kciuki za naszych panów, żeby nie zostali zdublowani. Dobrze, to będziemy za to bardzo mocno trzymać kciuki, żeby panowie... To był taki idealnie, taki panczyk, to już taki plaskaw, takie o, mocne klaśnięcie, idealnie w kierunku naszych biatlonistów. Taka ale jakieś to ma być, trochę, no bo wstyd. Prójcie panowie do przodu, prójcie i wyprzedźcie chociaż tych Bułgarów, którzy zawsze gdzieś tam telepią się na końcu. W sztafecie trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Nie chcąc kopiować przy dobrym strzelaniu słynnego rachciach-ciach, wymyśliłem swoje własne zawołanie i parę pierwsza, razy to... No po pierwsze, po drugie, chłopak, niestety nie należy. Bum, trach, trach wymyśliłem przy dobrym strzelaniu i to parę razy już w czwartek krzyknę. Mam nadzieję na więcej takich występów w tym sezonie. Bardzo ci, Justyno, no, dziękujemy. Justyna Żółkiewska, dziękuję, nasza specjalistka od biatlonu. Będziesz padła częściej, jeśli będziemy mówić o biatlonie, prawda? Jeśli tylko mnie zaprosicie, to bardzo chętnie przyjmę wasze zaproszenie. Powiem ci tak, już nie mogę się doczekać kolejnych rozmów. Bardzo ci dziękujemy. Dzięki. Pozdrawiamy Warszawę, a do sportowego poradka wracamy za kilka chwil. Johnny Chara. You know what? When you said that last time, I was kind of tripping, right? But now, you're right. I am crazy. But you know what else? I don't give a fuck. Fuentes. Salgo sulla giostra. Ehi, no. Tre di scorta, ehi, ehi, il bodyguard si sposta, ehi, non ce n'è una storta. Spendo fortune solo quando voglio, ehi, giostra spietata, manda gente in fuga, ehi, la pago l'appasso che c'è già la folla, ehi, non ci fermiamo come in una loggia. Tappo le bocche con punti in sutura, conto corrente che intanto matura, trape farina le faccio in tempura, merda dorata che potre natura. Sei, casca il palazzo di fianco quando Tony spinge sta merda d'impianto. Troia si mette a riparo, me lo prende dietro poi finisce in pianto. Sì. Fuori allo stadio trovi il mio ritratto, tornatene a casa, timballo e timbarco. Timballo e timbarco. Timballo e timbarco. Timballo e timbarco. Vado veloce subito, mi chiamano Tony Chani Bosby. La faccia grinzita per tutte le fisce che tutti fatti ogni dì. Mi tiri sugo sulla sua faccia, goccio un sugo, sembra la spiaggia. Esco di casa, metto la giacca, metto la cuccia, metto la tasca e metto dei passi. Sembro Peppari, io conto che incassi. Aggiungo mi lì, I give you fuck you bro. Non prendo la metro, con bicchio sullo yacht. Viaggio su una Lambo, scalo dei monti, fatti di soldi, zio paperone, fammi chinotti, posi ghiacciati come la Russia, con la tua tipa, uso la frusta. Non sono un delinquente qualunque, a chi fare barre più lunghe, a chi fare piante più lunghe, a chi ruba i soldi per fugge. Fuggi da Foggia, dicono in Puglia, corri da Ciara, lì c'è la buia. Chiudo le barre su questa via, con i miei bro, una famiglia. Tyle było dni, zaśpiewał Marek Grechuta i tyle było dni na przykład w Krakowie, bo kiedy teraz myślimy o krakowskiej Wiśle, to niestety serce nasze płacze, bo nie wiadomo co będzie, jeśli chodzi o przyszłość naszej kochanej Białej Gwiazdy, ale ta przyszłość 11 lat temu kreowała się wyśmienicie. To był 26 dzień sierpnia 2008 roku. Wisła podejmowała Barcelonę w meczu w ramach trzeciej kolejki eliminacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Był to rewanż za mecz na Camp Nou. Wisła na Camp Nou poległa z Kretesem, przegrała 0-4. Natomiast mimo wszystko było to
wielkie wydarzenie na stadionie przy Reymonta, bowiem przyjechała wielka Barcelona i tu na początku może przedstawię skład Barcelony, żeby podkreślić, jaką wartość miało to wydarzenie. Ale zobacz, Valdés w bramce. No właśnie, ja chcę to zrobić, kurczę. Ja doskonale pamiętam ten skład prawie że na pamięć, bo to był ten jeden z najlepszych składów Barcelony tamtego okresu. To była ta wielka Barcelona z Valdésem w bramce, na prawej stronie Dani Alves, na lewej Eric Abidal, środek obrony Carles Puyol, kapitan zespołu, i Gerard Piqué. Przed nimi defensywny Yaya Touré i Seydou Keita, obok Iniesta, Xavi Hernandez i ofensywnie Henry Eto, jeszcze czasami oczywiście w miejsce Seydou Keity Leo Messi, najczęściej Leo Messi właśnie w jego miejsce. Ofensywna Barcelona, świetna Barcelona, królewska Barcelona pod wodzą Guardioli, który dopiero co wszedł do tego zespołu, do tego rezerwowi. Bojan Krkić między innymi, Aleksander Chleb, Eidur Gudjonsson, to było tylko kilku, a było ich jeszcze więcej. Chociażby pomyślmy, tam już w linii obrony był jeden też z tych młodszych, przepraszam, był przecież Busquets już wtedy, jako jeden z tych młodszych, później powolutku wprowadzany do zespołu. Także było kilku naprawdę takich super zawodników, o których w tej chwili mało kto pamięta, bo mało kto pamięta już w tej chwili Yaya Touré, może nawet nie, Yaya Touré to jeszcze pamiętają, ale Seydou Keita mało kto pamięta, to był świetny defensywny pomocnik. Nie każdy pamięta w tej chwili Erika Abidala, bardziej pamiętają go nie z tego, jak on grał, tylko z tego, że on walczył właśnie, że walczył z rakiem, także z takich rzeczy niektórych te osoby się pamięta. Gudjonsson na przykład mało kto pamięta jako zawodnika Chelsea. Chleb, on przychodził przecież do Barcelony z Arsenalu, wcześniej przecież grał w Lidze Białoruskiej, później też przecież przez lata w Batę Borysow, między innymi, tak? Oprócz przecież z Ligi Ukraińskiej do Barcelony rok później przyszedł bodajże Dimitri Cigliński, środkowy obrońca, podobny do Carlesa Puyola, jeżeli chodzi o styl fryzury, ale jeżeli chodzi o umiejętności defensywne, coś zupełnie innego. Samuel Eto'o w 2009 zdobywa Ligę Mistrzów z Barceloną, w 2010 zdobywa z Interem, jeszcze w 2006 po tym pamiętnym finale z Arsenalem przecież on też tam zdobył gola i też wygrał. Był jeszcze w międzyczasie zawodnikiem Chelsea, już później, po tym wspaniałym okresie, wcześniej w Realu Madryt. Wielki zawodnik, o którym też mało kto w tej chwili mówi, a to był naprawdę genialny napastnik. No i oczywiście Thierry Henry, ściągnięty z Arsenalu, również do Dumy Katalonii. Gerard Piqué, który jeszcze rok wcześniej grał w barwach Manchesteru United, wrócił do Barcelony, w której się wychował, no i tam przecież też robił ogromne osiągnięcia. O środku pola, o Iniesie i o Xavim Hernandezie można byłoby robić osobne epopeje, kilkunastogodzinne nawet. Dobrze, panie Piotrze, to jak ku pokrzepieniu serc kibiców Wielkiej Wisły, na szybko przypomnę jedenastkę Białej Gwiazdy. Bramce Pawełek w obronie od Parysony. Co? To jest właśnie największy absurd całej tej jedenastki. Pawełek w bramce? Naprawdę, genialna jedenastka. Irsak, Brożek, Marek Szyglar, Kleber, Brożek, Łobodziński, Irsak, Junior Diaz, Boguski, Zieńczuk i Paweł Brożek. To Baszczyński i nagle Mariusz Pawełek. Czyli jeden z najgorszych bramkarzy w historii XXI wieku w Ekstraklasie. Panie Piotrze, spokojnie. Jeszcze mamy dosłownie 3 minuty i później będziesz mógł się wyżyć. Spokojnie, naprawdę. Nie, ale ja się nie wyżywam. Ja po prostu mówię to, co widziałem wielokrotnie w wykonaniu Pawełka, bo o ile cała reszta drużyny Wisły, całkowity szacunek, bo to byli świetni zawodnicy. Przecież młody Małecki wchodził wtedy do zespołu, tak? Niedzielan. Więc mieszanka doświadczenia. A czyli Niedzielan to największe sukcesy, jakie ja pamiętam, to w jego wykonaniu to Ruch Chorzów. Ja myślałem, że on całe życie tam siedział i tylko stamtąd grał. Ale też zapominasz o jeszcze jednej ważnej dacie dzisiejszego dnia. Bo sobie też przypomniałem i też związanej właśnie z polską piłką i Ligą Mistrzów. Przecież dzisiaj... Legia Sporting Lizbona. Tak, pierwsze zwycięstwo. I też 1-0. No dokładnie. I też u siebie chyba. Tak. Pamiętam ten mecz. To był niezwykle ważny mecz, bo dzięki niemu awansowaliśmy do fazy pucharowej Ligi Europy. To była ostatnia faza pucharowa Ligi Europy, jaką mieliśmy w historii. Wisła Kraków była bardzo blisko Ligi Mistrzów kilka lat wcześniej, czyli w 2008. Legia do niej awansowała i wtedy to była euforia. Czekaliśmy 20 lat na Ligę Mistrzów, a teraz będziemy czekać 40, jak nie więcej. Dobrze. Panie Piotrze, to tutaj stawiamy kropkę. Powiedzmy, że po bramce Klebera w 52 minucie i ogólnie bardzo dobrym meczu Wisły. Wisła to spotkanie wygrała i to była jedna z dwóch porażek Barcelony w tamtym mistrzowskim sezonie.
to nie była właśnie po, czy to nie był pojedynek z Szachtarem Donieck? Szachtarem Donieck, ta druga porażka, tak. A wygrano oczywiście koniec końców na Stadio Olimpico w Rzymie podczas tego bardzo magicznego finału Ligi Mistrzów z Manchesterem bardziej, United jeszcze 2 bardziej, jeszcze bardziej magicznym półfinale, gdzie był przekręt stulecia, jeżeli chodzi o Barcelonę. Z całym szacunkiem dla wielkości tego zespołu, ale to był po prostu wydrukowany mecz. To teraz przekręcamy kartkę i mówimy to, co na naszych antenach dzisiaj przez cały dzień. O godzinie 12, a więc już za minutę, pick and roll, Bartek Miszal. Później o godzinie 12.55 zabieramy was na Stadio Santiago Bernabeu, gdzie Real Madrid podejmie Espanyol Barcelona, Seweryn Malikowski. Później Piotrek Tomalski od 17.25 i mecz Lech Poznań kontra ŁKS. Mam nadzieję, że będziesz dosyć neutralny w tym widowisku. Będę neutralny, choć całe moje życie serduszko pukało do jednej z tych ekip, do której nie będę mówił. 19.55, mecz Lechia Gdańsk, Wisła Płocki i tutaj Piotr Szymczuk. Natomiast w tym momencie w kanale drugim trwa transmisja z Pucharu Świata w biegach narciarskich Lillehammer Mateusz Orłowski. O godzinie 15.30 będę miał przyjemność was przywitać wspólnie z Piotrkiem Szymczukiem i zaprosić na konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich do Niżnego Tagiłu. Natomiast około 22.00 znów Piotrek Tomalski, gala w Arabii Saudyjskiej. Gala, boksu, nawet nie gala, wielka walka, szanowni państwo, o wszystkie możliwe pasy kategorii ciężkiej, tak. Anthony Joshua kontra proszę Andy pana, Ruiz Jr. Musimy kończyć w tym momencie. Jeśli nie chcemy dostać pasem od Bartka Misztala, to musimy w tym momencie kończyć. No to już... zapinamy pasy i jedziemy. Tak, to zapinamy pasy, życzymy dobrego dnia, do usłyszenia. Piotr Tomalski. Maciej Piotrowski, dobrego dnia, pa, pa.